Lampka. Ja mam do Was pytanie. Jaki kształt ma światło? Jak się światło rozchodzi? Marcin? Wiktor. Okrągło? No, mówisz, że okrągło. Dobrze. Mijemy. To tutaj je. Mijemy. Jak jeszcze? Kto ma inny pomysł? Jaki kształt ma światło? Czy ono w ogóle ma jakiś kształt? Widzimy ten kształt, czy nie? Ja nie. Widzisz. A ono... Jaką? Powiedz jeszcze raz to głośno. Okrągły. Okrągły. Jak ktoś powiedział, że taką plamę widzi. Tak? To dzisiaj pokażemy Wam, jak rzeczywiście rozchodzi się światło i jaki ma ono kształtowi. Czy coś widać? Spójrzcie z tyłu. Na ścianę, poszukajcie. Co widać? A czy możecie... Nie, troszkę jeszcze za widno. A czy możecie spojrzeć tutaj na kartę? Czy widać coś? A co widać? Światełka. A czy coś jeszcze widać, co z tych... Za widno jest to. Co jeszcze widać? Małe kuleczki. Małe kuleczki widać. A wy tutaj bliżej, czy ty coś jeszcze widzisz? Co się stało, słuchajcie? Kto chciałby powiedzieć? Bo Saś, będziesz trzymał te wazoni? Musisz ukucnąć. Ukucnij. I teraz trzymaj. Dobra, wysoko. A Zuzia tutaj trzyma całe to światło, dobra? Co widać tutaj? Widać cień. Ale zobaczcie, a co widać za cieniem? No może inaczej. Inaczej zapytam. Tutaj słuchajcie, zaraz zrobimy doświadczenie z globusem, ale zanim Was jeszcze zapytam o to, żebyście mogli sobie porównać. Trzymaj. Co to jest? Wazon czy nie? Wazon. A tutaj widać? No to proszę mi powiedzieć teraz. Co się dzieje ze światłem, które oświetla wazon? Powiedz, Marcin. Co się dzieje? Czy powstał cień? Tak. Powstał. Ale który... Widać różnicę między szklanym przedmiotem, a nie przezroczystym? Widać? No. Poczekajcie, damy radę. Tylko się nie kręcimy tutaj, dobra? Nie. Uwaga, nie. Ja zaraz wam powiem, gdzie macie patrzeć. Czekajcie, odsuniemy troszkę, żeby było wyżej. No słuchajcie, coś widać. Nie. Popatrzcie tutaj. Niech to się tak uspokoi trochę ta woda. Uwaga. Ja będę ruszała lusterkiem za chwilę, tylko tu nie możemy przechodzić. Popatrzcie na tę część. Co tu się pojawiło? Niebieski. Niebieski kolor. No tak ładnie wyglądało. A teraz? Tęcza. Czekajcie. O, widzicie? Tęcza. Ale Bartuś, nie podchodź blisko, bo wtedy zasłaniasz innym dzieciom słoneczko. Tęcza. A jakie kolory mamy? Poczekajcie, może mi się to jeszcze tutaj... Bo to się cały czas porusza. Spójrzcie na górę pod podłogą. Jakie kolory mamy w tęczy? Czerwony. Siadamy. Zosiu, usiądź proszę. Siadamy. No i uwaga, patrzymy, co się będzie działo. Co się będzie działo z kółkiem Zuzi? Marcin. Co się dzieje? Kręci się. No kręci się. A co się zmienia?
Kolory. Kolory. No Marcin. Wątek. Jaki kolor powstaje? Niebieski. Jaką barwę widzimy? Białą. Białą, taką jasną, tak? Kremową jasną. No to ładne. Chodź Zuzia, ja będę trzymała, teraz Zuzia spróbuje. A wy obserwujecie, dobra? Włączamy ten przełączony. I zaraz szybciej, jeszcze. A teraz włączymy turbo jeszcze, czyli jeszcze szybciej. Jaki kolor? A jaki tworzył się dookoła? Biały. A dlaczego mówiliście trochę czerwonego i fioletowego? Bo którego koloru jest tutaj dużo? Fioletowego. No to po prostu teraz... Ja! Pomóc? Ja pomogę. Przemyć w środek, tak? Jaki kamień, musisz mi pomóc? No, poczekaj. Dobra, okej, już. Proszę, już jest. Musi pomóc? Dobra. Można zakończyć to też plastelinką, nie? Tak. Czy wszystkie dzieci już wykonały? Mamy? Nie mamy? No to teraz macie wymiany. Patrz Zosia, a weź tak w rączkach, tak szybko wpraw to w ruch. W ruch, żeby się obracała. A między dwoma rękoma potrafisz? Patyczek między dwoma? O właśnie. Popatrzcie, co się dzieje. Szybko. Co robimy? Wszystkie dzieci już mają. Do góry proszę podnieść swoje urządzenia. Mamy? Mamy. To teraz wy sami samodzielnie wprawicie w ruch ten krążek. A jak to robimy? To popatrzcie. Wojtek, pokaż. Pokaż dzieciom. Stań na środku i pokaż, dobrze? Nie spadnie. Nie, nie spadnie. Przypadnie. Pokażcie, co robi Wojtek. Jak? Dobrze, dobrze. Tak? Albo między paluszkami, tak? Między dłońmi trzymamy. Albo w ten sposób. Musicie wprawić w ruch. Zobaczycie, jak zmienia się kolor. Nie spadzisz.